z biznesu do słuchania. Dzień dobry, to jest Puls Biznesu do słuchania. Ja nazywam się Bartek Majer. Na początek mam dla Państwa pewien cytat. Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby jednak sławę nawet Aleksandra Macedońskiego. Tak we wstępie do przygód wojaka Szwejka pisał wiele lat temu Jarosław Haszek. Skąd fragment uważanej przecież za humorystyczną książki w podcaście dotyczącym poważnego, być może nawet najpoważniejszego za naszego życia, załamania gospodarczego? Powieść Jarosława Haszka mówi o wojnie, tej sprzed ponad 100 lat. Ale o wojnie, tej współczesnej z koronawirusem, mówią także przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy. Tak samo jak wtedy, przed ponad wiekiem, tak i teraz są wśród nas cisi, skromni i nieznani bohaterowie. To oczywiście lekarze i pielęgniarki, ale także drobni i więksi przedsiębiorcy oraz ich pracownicy. Sprzedawcy, kierowcy, kurierzy czy robotnicy. Ich życie już się zmieniło. Ale zmieni się zapewne jeszcze bardziej. Jak? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że do tego, aby przeżyli, niezbędna jest pomoc państwa. I o tej pomocy w postaci tzw. tarczy antykryzysowej rozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Serdecznie zapraszam. Puls biznesu do słuchania. Maciej Formanowicz jest głównym akcjonariuszem i prezesem firmy produkującej meble Forte. 24 marca wszystkie należące do niej fabryki wstrzymały czasowo produkcję. Na początek zapytałem więc naszego gościa, dlaczego zdecydował się na taki krok. Dlatego, że zatrzymała się cała gospodarka europejska. To jest stan wojny. To nie jest wojna wypowiedziana dzisiaj przez jakieś państwa, tylko jest wojna z niewidzialnym wrogiem i dzisiaj zatrzymała się gospodarka europejska. Sklepy w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, w Szwajcarii, w Anglii są zamknięte. Magazyny są zamknięte, w związku z czym, jeżeli polski przemysł meblowy eksportuje 90%, no to te 90% nie ma gdzie wysyłać na razie. I jak to długo potrwa? Na razie do 6 kwietnia pan zdecydował. To potrwa przynajmniej do końca kwietnia, postój, zamknięcie sklepów. Także w maju może się coś ruszy. Pierwsze wysyłki będą w czerwcu, jeżeli dobrze pójdzie. Czyli produkcja w maju, w czerwcu? Produkcja, tak szczerze mówiąc, liczymy, że w maju będziemy mogli zacząć produkować. Ale to mówię, to jest całkowicie na wodzie pisane. Nie wiadomo jak będzie. To mnie pan z panem Bogiem pomylił niestety. Ale będzie tarcza antykryzysowa. Na ile to ochroni taką firmę jak Forte? Zobaczymy, jaka będzie ta tarcza. Na razie to, co dostaliśmy, to nie dotyczy dużych przedsiębiorstw. Czyli nie ochroni w ogóle. Natomiast przed chwilą rozmawiałem z panią minister Emilewicz, która mówi, że nieprawda, że ochroni. Że dotyczy. Zobaczymy. Trudno się odnosić do ustawy, której nie znamy. To jest pierwsze. Natomiast drugie, nawet jeżeli rząd sobie wyobraża, że przedsiębiorcy będą partycypowali w kosztach płacy, to myślę, że się myli, bo przedsiębiorcy na to nie mają pieniędzy. Jeżeli pierwsze pieniądze przedsiębiorcy w naszej branży, ale nie tylko w naszej, dostaną w lipcu, to przez 4 miesiące muszą finansować wynagrodzenie. I co mi z tego, że mi rząd zagwarantuje kredyty? No i co z tego? Ja je muszę oddać. To wszystko zatrzyma gospodarkę. To jest czas wojny i trzeba sobie zdać sprawę, że zachowania muszą być wojenne. Zachowania muszą być adekwatne do sytuacji. Jeżeli jest taka sytuacja, jak jest w tej chwili, to wszyscy musimy jakby się cofnąć. Wszyscy. Pracownicy, mistrzowie, kierownicy, dyrektorzy, prezesi i tak dalej. My nie dostaniemy za ten czas wynagrodzenia, tylko dostaniemy zasiłek na przetrwanie. I ten zasiłek musi sfinansować rząd i wszystkie, że tak powiem, dodatkowe płatności typu ZUS i tak dalej tak samo. Rząd wychodzi z założenia, że 40% nam dołoży, a 40% musimy my dołożyć. I od tych 40 zapłacić ZUS. Ja mówię, to nie jest wynagrodzenie za pracę, to jest zasiłek wojenny.
które ludzie muszą dostać. I w związku z czym nie można liczyć, że firmy to zapłacą, bo to nawet jeżeli mają zapłacić 40% przez 4 czy 5 miesięcy, to też może przekroczyć ich możliwości finansowe. To, co w tej chwili jest w tarczy kryzysowej, nie dotyczy przedsiębiorstw dużych, którzy zatrudniają powyżej 250 ludzi. Dotyczy to małych przedsiębiorstw. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać potrzebującym, pomagać małym i tak dalej. Uważam generalnie rzecz biorąc, że to jest czas, kiedy społeczeństwo jest w stanie wojny i musi dostać zasiłek na przetrwanie i koniec. I musimy przeczekać wszyscy i wszystko, co można zamrozić, trzeba zamrozić. Ja sam ze swoich pensji zrezygnowałem na czas kryzysu. Ale to jest bez znaczenia. Istotne jest zupełnie coś innego, że o sile gospodarki decydują duże firmy, a nie mali przedsiębiorcy. Decydują duże firmy. Jeżeli duże firmy przetrwają i będą funkcjonować, to się państwo będzie dalej rozwijać. Jak duże firmy poupadają, to nie będzie. Mali przedsiębiorcy są oczywiście istotni. Mali przedsiębiorcy mają bardzo duże role do spełnienia, ale nie przeceniajmy tego. Oni funkcjonują wtedy, kiedy funkcjonują duzi. Natomiast jak duzi przestaną funkcjonować, to mali też nie będą pracować. Taka jest prawda. Poza tym małe przedsiębiorstwa mają znacznie większą siłę jakby odtworzeniową. I nawet jak upadną, to bardzo szybko się odbudowują. Duża firma, która upada, nie powstaje. Czyli pana postulat jest taki, zasiłki, które nie będą obciążone w żaden sposób przez podatki, opłaty. Na czas, kiedy firmy stoją, to jest potrzebne. Dlatego, że my borykamy się jeszcze z całą masą problemów dotyczących płynności, bo zatrzymały się wszystkie płatności. Krytycy mówią, że w tych propozycjach rządowych jest też zbyt dużo niejasności i biurokracji. Jak pan na to patrzy? Też tak uważam. Uważam, że te wszystkie przepisy, które przyjmujemy teraz w tej trudnej sytuacji, muszą być jasne i muszą być przejrzyste, muszą być czytelne dla każdego. I nie mogą zawierać żadnej uznaniowości. Wydaje mi się, że im szybciej, im łatwiej będzie je zastosować, tym lepiej będziemy mogli przechodzić ten trudny okres. Nie może być żadnej niepewności. Oczywiście muszą być przepisy, muszą być też i przepisy wykonawcze, ustawa, ale przepisy wykonawcze, co jest bardzo ważne, dlatego że bez przepisów wykonawczych nikt niczego nie zrobi. Mowa jest o tym, że w tarczy jest 212 miliardów złotych, ale gotówki to nie ma aż tyle. Ja nie umiem powiedzieć, ile tych pieniędzy jest naprawdę i ile tych pieniędzy jest wolnych, przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie. Bardzo różne są opinie, różne są rozmaite głosy ekonomistów, to mnie jest trudno ocenić. Natomiast na pewno musi być to przedstawione jasno. Byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy wszyscy mogli w sposób jasny i przejrzysty dowiedzieć się, jak te 212 miliardów zostało wyliczone i co na co jest przeznaczone. Nie chodzi mi tutaj przede wszystkim o kredyty, bo to jest jedna rzecz, która jest na pewno potrzebna na okres przetrwania, szczególnie na należności, szczególnie na pokrycie kosztów stałych. Ale chodzi o to, żeby były też środki na wsparcie wynagrodzenia tego zasiłku na przeżycie, na przetrwanie, który musimy wypłacić wszystkim pracownikom, bo oni w dniu dzisiejszym są najważniejsi, oni muszą po prostu przetrwać. Dopiero następnym ruchem jest przeżycie firmy i utrzymanie miejsc pracy. A to też zależy od tego, czy firma dostanie konkretne środki w postaci dotacji, czy dostanie kredyty, które potem będzie musiała spłacać i to zdecydowanie osłabi i opóźni rozwój. To trzeba bardzo dobrze rozumieć. Każde kredytowanie związane jest później z koniecznością spłaty z zysków. Te zyski się na pewno będą odkładać w czasie, ponieważ rozruch nie będzie taki błyskawiczny. To nie ruszy tak, że nastąpi włączenie guzika i zaraz będziemy produkować tyle, co robiliśmy przedtem. Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. Muszą to być środki, które są rzeczywiście przekazane jako forma dotacji dla przedsiębiorstwa. A to wszystko, co przedsiębiorstwo w przyszłości może otrzymać, może być sfinansowane kredytem. Pojawiają się już takie głosy, że być może należałoby odejść od tego lekarstwa, które jest dużo gorsze niż sama choroba i wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania gospodarki. W tej chwili wydaje mi się, że sprawy zaszły za daleko. To już za późno, bo Europa się zatrzymała. Dzisiaj już to nastawienie jest takie, że w zasadzie nie ma odwrotu. Musimy ten okres tej epidemii przetrzymać w głównej mierze jednak w okresie postoju, zaprzestania działalności gospodarczej, niewychodzenia z domu i tak dalej. Tego się odwrócić nie da, więc nie ma co o tym jakby dyskutować. Musimy to w jakiś sposób przetrzymać. Zobaczymy, jakie będą rozwiązania. Jeżeli one będą wspierały wszystkich,
jeżeli będziemy mogli powiedzieć, że w pewnym sensie solidarnie się jednoczymy po to, żeby przetrwać ten bardzo trudny, w cudzysłowie, wojenny okres, to może to się uda. Ale jeżeli będzie sytuacja taka, że będą to tylko wybiórczo stosowane środki, trudno dostępne, z całym szeregiem uzasadnień, no to może się okazać, że ich nie wystarczy. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Maciejem Formanowiczem, prezesem i głównym akcjonariuszem firmy Forte. Dziękuję bardzo. Puls biznesu. Do słuchania. Maciej Formanowicz mówi wprost o wojnie, ale takiej samej terminologii używa także Marek Moczulski, menedżer firmy Unitop, która działa w zupełnie innej branży niż meblowa, w sektorze spożywczym. I jego zapytałem o tarczę antykryzysową, a konkretnie o to, jaką ocenę dałby tym rządowym propozycjom. W tej chwili jest znakomita okazja do tego, żeby radykalnie ukrócić administrację i bzdury administracyjne, bo to jest powodem dużego problemu dla przedsiębiorców. Proszę zauważyć, oczywiście ja do końca już nie wiem, co jest w tej propozycji tarczy aktualne, co się zmieni, ale meritum jest takie, że tak naprawdę przynajmniej stan mojej wiedzy sprzed kilku dni to był taki, że jeśli mikroprzedsiębiorca ma być zwolniony z płacenia ZUS-u, czy najpierw to miało być przesunięcie, a teraz jest, wydaje mi się, przez jakiś czas nie zawieszenie, ale po prostu niepłacenie przez ten czas, jeśli to jest prawdą, ale przedsiębiorca musi napisać podanie do ZUS-u. No więc proszę wyobrazić sobie, że jest wiele milionów mikroprzedsiębiorców, którzy w tej chwili składają podanie. To musi być zaakceptowane przez kogoś przecież, prawda? Czyli uznaniowość. No tak, ale poza tym to nie tylko uznaniowość, to jest też kolejna mitręga administracyjna. A tak naprawdę jednym zdaniem można byłoby to załatwić. Zwalniamy przez okres, nie wiem, 3 miesięcy od konieczności opłaty składek ZUS-owskich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców przez okres 3 miesięcy i to jest jedno zdanie załatwia. Z automatu. Z automatu. I tego typu rzeczy powinny być jak najbardziej, jest okazja do tego, żeby uciąć tą administracyjną udrękę po prostu, przez którą polscy przedsiębiorcy muszą codziennie się mierzyć. To, co pan mówi, byłoby możliwe, gdyby taka ulga czy to udogodnienie było powszechne i dotyczyło wszystkich przedsiębiorstw, a w tej chwili chyba to nie jest do końca pewne, czy to będzie dotyczyło każdej firmy, każdej wielkości. Nie, nie, na razie to z tego, co przynajmniej ja rozumiem, bo wie pan, ja też w tej chwili zajmuję się prowadzeniem bieżącej działalności w czasach kryzysu, który ewidentnie nam zagląda w oczy. Ja muszę zapewnić w tej chwili bezpieczeństwo produkcji, co jest bardzo istotnym wyzwaniem wobec tego, że od zeszłego tygodnia chociażby wszystkie szkoły zostały pozamykane, a wielu pracowników zwyczajnie ma małe dzieci i nie ma komu ich powierzyć opiece. Kolejna rzecz to jest zwyczajny sezon grypowy, który jest bardzo trudno odróżnić, zwykłe przeziębienie od czegokolwiek innego. I to powoduje, że powszechnie w Polsce w tej chwili mamy ogromną absencję pracowniczą, ogromną. A to z kolei powoduje dezorganizację pracy w wielu miejscach, w fabrykach. Ja w tej chwili bardziej śledzę to, muszę pilnować firmy, niż bieżących zmian w przepisach. Ale generalnie ma pan rację, że ulgi miały dotyczyć chyba tylko mikroprzedsiębiorstw i tyle. Natomiast dzisiaj podstawową rzeczą, którą wszyscy powinniśmy zadbać, to jest zapewnienie płynności przedsiębiorstw. Po prostu płynności. Dla małego przedsiębiorcy, który zatrudnia siebie albo zatrudnia jeszcze kilka innych osób, powiedzmy mała restauracja, prawda, czy duża restauracja, to on od kilku tygodni nie ma żadnych przychodów, ten przedsiębiorca. Jeśli ten przedsiębiorca jeszcze ma płacić ZUS od ludzi, których zatrudnia, nie dość, że płacić też jakieś płace i tak dalej, no to przecież za 2-3 miesiące on stoi w kompletnym krachu po prostu. Więc głównym zmartwieniem powinno być to, żeby zapewnić płynność przedsiębiorstwom i w miarę bieżące funkcjonowanie. Czy to
ta tarcza, której wartość szacuje się na 212 miliardów złotych, da szansę na to, żeby tę płynność podnieść, zwiększyć, wprowadzić? Podnieść to raczej trudno podnieść płynność. Może być spowolnienie konsumpcji dosyć istotne, natomiast branża na przykład spożywcza powinna z tego wyjść w miarę obronną ręką, co nie znaczy, że jest jakaś nadpłynność. Ja oczywiście, gdyby to ode mnie zależało, to bym powiedział: drodzy przedsiębiorcy, drodzy rodacy, dzisiaj jest sytuacja nadzwyczajna, jest nadzwyczajna okazja do tego, żeby te regulacje wszystkie, które są bzdurne, po prostu wyrzucić do kosza, po prostu zacząć od nowa. Tarcza, jeśli chodzi o płynność, w pewnym aspektach ona ma pomóc, tylko kwestia, jak długo utrzyma się stan, który od wczoraj jest wręcz pogorszony. Niektóre założenia były takie, że Skarb Państwa pomoże przedsiębiorcom w braniu na siebie po prostu pewnych części składek czy pewnych części wynagrodzeń, po prostu, ale do najniższego wynagrodzenia. I tak naprawdę to nie jest kwestia, czy ta tarcza jest wystarczająca, czy nie, tylko jest kwestia tak naprawdę, ile czasu potrwa to zamieszanie. Oczywiście, jeśli to będzie w miarę szybko się uporamy z tymi ograniczeniami, to będziemy mieć po prostu sytuację w miarę opanowaną, ale jeśli to będzie przedłużać się, ja oczywiście pomijam tutaj i abstrahuję od tego, czy to jest wyolbrzymione w tej chwili to, co się dzieje, czy nie, bo to jest inne zagadnienia. Natomiast przyjmijmy, że to jest rzeczywiste zagrożenie. Jeśli to jest rzeczywiste zagrożenie i ono będzie utrzymywać się dłużej niż do czerwca, czy do maja, czy do lipca, to czeka nas niesamowicie trudny okres przez najbliższe lata wręcz. Czy wierzy Pan w to, że ta sytuacja może doprowadzić do tej deregulacji, o której Pan wspomniał? W sytuacji kryzysu mamy albo zwiększenie kontroli nad obywatelem, zwiększenie roli państwa, albo wręcz przeciwnie. Proszę zauważyć, że kryzys, który był w 80-tych latach w Polsce, już sięgnął takiego dna, że niejaki Wilczek po prostu powiedział: róbcie co chcecie, bogaccie się, po prostu zakładajcie firmy. I to było cudowne, po prostu. 88 rok, ta ustawa o działalności gospodarczej. Czyli potrzebny nam jest nowy Wilczek. Tak. Tak, nowy Wilczek by się nam bardzo przydał. I to im szybciej, tym lepiej. Wróćmy do tej oceny pomocy, jaką oferuje w tej chwili państwo. Jaką ocenę by pan wystawił tej ofercie? Pod względem tych zasad, które wyznaję, to bardzo nisko bym to ocenił po prostu, bo znów jest biurokracja przy tym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Markiem Moczulskim, prezesem firmy Unitop. Dziękuję. Puls biznesu do słuchania. Małgorzata Bieniaszewska jest właścicielką przedsiębiorstwa BM Pneumatyka, które działa w sektorze motoryzacyjnym. Jak jej podobają się rządowe propozycje? Myślę, że niektóre z nich są dość dobrze opracowane, ale jest jeszcze wiele, co pozostawia do życzenia. W związku z tym zakładam, że to, co się dzisiaj zadzieje w najbliższych dniach i jak tarcza antykryzysowa zostanie uchwalona, to my już będziemy po czasie, to znaczy będziemy musieli już ją zmieniać, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ciężko mówić o tym, że wystarcza nam to, co zostało już dzisiaj ustalone. Czyli trochę za późno. Ja myślę, że nie jestem pierwszą, która to mówi. Tak naprawdę kryzys nie zaczyna się, powiedzmy, od poniedziałku przyszłego tygodnia, tylko on już trwa. My już musimy się odnaleźć w sytuacji, która jest bardzo trudna. I my nie mówimy o tak zwanym świecie WUKA, który do niedawna był takim hasłem, tak nieprzewidywalny, złożony i tak dalej, który się dzieje od poniedziałku, tylko mówimy o świecie WUKA, który nabrał takiego tempa zmian, że my przedsiębiorcy po prostu nie nadążamy. I teraz jeżeli rząd wprowadzi tarczę antykryzysową, załóżmy w poniedziałek, no to my mamy miesiąc za sobą już pracy w kryzysie. To późno. Co by pani zmieniła, gdyby pani miała możliwość w tej chwili wprowadzenia jednej, dwóch, trzech zmian do tego, co
jest proponowany? Kilka rzeczy, kilka punktów. Po pierwsze, chyba najbardziej bolący, mam wrażenie, że rząd zastanawia się i chce wspierać dość mocno samozatrudnionych i mikro przedsiębiorców. My należymy do średnich i nie wiem, dlaczego powstało założenie w rządzie, że średni sobie poradzą i w związku z tym ZUS może być odroczony, rozłożony później na raty, ale nie może być umorzony. Tak naprawdę czym my się różnimy? Powiedziałabym, mamy więcej zobowiązań niż mikro i w związku z powyższym też większe kwoty do udźwignięcia. Oczekiwałabym w związku z tym, żebyśmy też mogli umorzyć na czas, oczywiście przy określonych warunkach. Umorzyć powiedzmy na miesiąc, dwa, trzy w zależności od potrzeb składek do ZUS-u. Interesuje mnie też split payment, bo już słyszę którąś wersję z rzędu, czy split payment, czy te środki, które są na koncie podatkowym, będą uwolnione jako środki do wykorzystania do innych celów, czy będziemy je dalej mieli na koncie i niemożliwe do uruchomienia, co moim zdaniem byłoby bardzo nietrafnym rozwiązaniem. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia i myślę, że takich działań bieżących bardzo dużo, które są nierozwiązane. Ja podam może tylko dwa. Pierwsze, przy założeniu, że przyczyn nam wiadomych będziemy musieli zamknąć produkcję, to znaczy zawiesić ją na jakiś czas, czego nikomu nie życzę, ale musimy się z tym liczyć. To co się dzieje z informowaniem naszych pracowników, bo dzisiaj RODO nie pozwoliło nam uzyskać numerów telefonów prywatnych od naszych pracowników, czyli w sytuacji, w której będziemy mieli ich poinformować, że mają nie przychodzić do pracy, albo ci, co są na home office, już nie są na home office, to my nie mamy jak się z nimi skontaktować. Możemy im wysłać listownie informacje przy dobrym działaniu poczty. No, załóżmy, że w przeciągu kilku dni się dowiedzą, że od jutra mają nie przychodzić do pracy. No to jest niedopuszczalne. W związku z tym te przepisy RODO powinny być w tym momencie rozluźnione, bo inaczej nie będziemy w stanie się kontaktować z naszymi ludźmi. Kolejna kwestia, która... nie mówimy o uproszczeniu wniosku ZUS, bo z tego co wiemy, to on już został uproszczony co do wypełniania, ale na przykład rzecz, z którą my dzisiaj, wyzwanie, z którym się dzisiaj mierzymy, to badania dopuszczające pracowników pod dłuższym zwolnieniu lekarskim. Sytuacja, w której nie możemy dopuścić naszego pracownika. Obecnie on również nie może pracować w home office, bo nie ma badań lekarskich, ani go dzisiaj nie przyjmie z lekarzy i nie zrobi mu badań, kiedy nie jest to sytuacja zagrażająca życiu. Jesteśmy po prostu sparaliżowani w danej części funkcjonowania naszej firmy. Kolejna rzecz, wykupujemy w przeciągu jednego miesiąca samochód z leasingu, kończy nam się już po prostu spłata. Mamy miesiąc do zarejestrowania go od momentu wykupu. Jak mamy to zrobić, jak nie działają urzędy, albo działają z takim opóźnieniem, że za chwilę ten samochód przy założeniu, że będziemy mogli się normalnie poruszać już za jakąś chwilę, nie będziemy mogli z niego korzystać, bo będzie trzeba go przerejestrować, ubezpieczyć i tak dalej, a to jest na ten moment niemożliwe. Mogłabym jeszcze, myślę, dużo wymieniać, natomiast powiedziałabym na koniec tak. Fajnie, że jest tarcza antykryzysowa, mówiąc trochę w młodzieżowym języku, ale ona już jest moim zdaniem nieadekwatna, dlatego że nie zauważyliśmy, co niektórzy, że jesteśmy w kryzysie się już od jakiegoś czasu, ten jakiś czas to jest dobry miesiąc. Już się zamykają zakłady i to żadne nowum. W przypadku mojej branży automotive to już dość długo trwa. To będzie rzutowało oczywiście na dalsze możliwości produkcyjne. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej produkować, że nasi klienci będą mieli potrzeby, zacznijmy od tego. A dopiero będziemy w poniedziałek wiedzieć, co rząd uchwalił, czyli będziemy mogli od poniedziałku już wnioskować, że to, co uchwalił, już jest zaszłe i powinny być wprowadzone kolejne zmiany, bo my na bieżąco, codziennie mierzymy się z nowymi wyzwaniami, których naprawdę nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć. Załóżmy, że ta tarcza antykryzysowa wejdzie w życie w takiej formie albo bliskiej temu, co jest proponowane. Czy to da cokolwiek pani firmie? Na pewno da, dlatego że będziemy mogli odroczyć płatność zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. W związku z tym, a jak wiemy, w kryzysie nawet nie jest najbardziej istotny wynik finansowy, tylko jest istotny cash flow. Albo firma będzie miała pieniądze, żeby przetrwać i regulować swoje zobowiązania w stosunku do pracowników po pierwsze, potem do wszelkich instytucji, a na końcu do dostawców.
pracodawców, albo nie. W związku z tym możliwość odroczenia podatków, płatności i zobowiązań jest jak najbardziej pomocne. I patrząc teraz, jeżeli byśmy dopracowali kilka wątpliwości, no najważniejszych chyba i najbardziej zagmatwanych i niezrozumianych, jak kwestia dofinansowania do wynagrodzeń, które już analizowaliśmy nawet z prawnikami naszymi i doradcami finansowymi, jak wygląda pomoc i my na dzisiaj nie wiemy, oczywiście opierając się jeszcze nie na ustawie, tylko na tym, co jest przedstawiane w mediach. My nie wiemy, czy my będziemy się łapać w ogóle na to, bo jest mowa o poziomie 15% spadku, 25%, później już 50% i jest to na tyle zagmatwane, że my nie potrafimy na ten moment się w tym odnaleźć, ale zakładając, że będziemy mogli na przykład na postojowym uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń, to to również jest coś, co pomoże nam przetrwać, więc myślę, że każdy jeden krok, który będzie wsparciem dla przedsiębiorców, no przedłuży czas tej egzystencji, a tak naprawdę my będziemy walczyć o to, żeby przetrwać. Automotive na pewno jest branżą, która będzie walczyć o przetrwanie. Czy sądzi pani, że po kryzysie, który mamy w tej chwili, wszystko wróci do takiej normy, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze parę miesięcy temu, czy to będzie zupełnie nowa sytuacja? Gdybyśmy mogli się oprzeć na tym, co jakie mamy doświadczenie, to pewnie potrafiłabym precyzyjnie odpowiedzieć na pana pytanie. Natomiast my się znaleźliśmy pierwszy raz w tak trudnej sytuacji, która dotknęła cały świat. Gdybyśmy mówili tylko o Polsce, potrafiłabym również odpowiedzieć na to pytanie, przynajmniej w jakimś zbliżonym wyobrażeniu. Ale my jako firma MB Pneumatyka dostarczamy nasze wyroby dokładnie na każdy jeden kontynent. Jesteśmy jeszcze do niedawna w styczniu. Nasi klienci z Chin kompletnie nie pracowali, nie produkowali, zostały zablokowane w związku z tym dostawy do Chin. Dzisiaj Włosi zatrzymani w produkcji, więc powinniśmy się cieszyć, bo tam jest nasza największa konkurencja. I powiem szczerze, nie cieszymy się. To znaczy, wychodzę z takiego, wydaje mi się, etycznego podejścia i moralnego, że zadzwoniłam nawet do naszej konkurencji włoskiej i powiedziałam, słuchajcie, propozycję mam taką. Nie przejmujemy swoich klientów w związku z tym, że któryś z nas nie będzie mógł produkować. Nie przejmujemy, natomiast wspieramy, czyli informujemy się, do kogo zaczynamy dostarczać w związku z tym, że nasza konkurencja nie będzie w stanie produkować, jeśli faktycznie się tak stanie. I wycofujemy się od tego klienta w momencie, kiedy oni będą już mogli to zrobić. I tego samego oczekujemy w stosunku do nas, gdyby się okazało, że jednak Polacy zostaną zatrzymani szybciej niż Włosi w produkcji. Więc myślę, że nigdy nie zdarzyłoby się tak, żebyśmy mieli takie podejście i takie propozycje, ale jesteśmy zależni od czynnika, na który nie mamy wpływu bezpośrednio. W związku z tym nie możemy używać standardowych metod i doświadczeń, które mieliśmy wcześniej. I myślę, że no e-commerce i online teraz dochodzi do głosu w tak ogromnym tempie, że aż trudno nam się do tego przyzwyczaić. Nawet dziś rozmawiam ze swoimi pracownikami, że warzywniak, sklep warzywniczy, który nie dostarcza wyrobów przecież do domu, to zaczął to robić, bo do sklepu nie chcą, żeby przychodzili ludzie. Starsi ludzie też nie przychodzą, bo się boją, więc sklep zaczął dowozić do domów. No to jedna z takich zmian, której bym nie przewidziała standardowo w przypadku mini sklepu osiedlowego w jakiejś mini miejscowości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Bieniaszewską, która jest właścicielem firmy MB Pneumatyka. Dziękuję bardzo. Puls biznesu. Do słuchania. Arctic Paper to koncern działający w branży papierniczej, oczywiście na międzynarodowych rynkach, a jego prezesem jest Michał Jarczyński. Zapewne jego spojrzenie na tarczę antykryzysową polskiego rządu jest inne. Więc i jego zapytam o to, jak podobają mu się te rządowe propozycje. Podoba się panu tarcza antykryzysowa, którą proponuje rząd? Na pewno jest to ruch w dobrą stronę. Co prawda dokument w formie projektu ustawy otrzymałem na maila dokładnie 1,5 godziny temu. Dokument liczy u mnie przynajmniej 328 stron, więc nie miałem możliwości się z nim głęboko zapoznać, ale z takich dyskusji medialnych, informacji, jaka miała miejsce ostatnio, no jest to jakiś ruch w dobrą stronę, bo chyba czas, żeby przejść od etapu dyskutowania do etapu wdrażania. No akurat mam taką możliwość, że zarówno firmy, którymi mam przyjemność zarządzać, są również w innych krajach
i tam te ruchy są bardziej po pierwsze wymierne, a po drugie głębsze. Chociażby dam przykładowo, że w Polsce dyskusja jest na temat wyrównywania wynagrodzeń do 40% średniego czy minimalnego, a z kolei rząd szwedzki proponuje w celem uniknięcia zwolnień, że w okresach przestojów rząd szwedzki chce finansować do 90% całości wynagrodzeń, więc to jest zupełnie inna skala. Ale podsumowując, to jest na pewno ruch w dobrą stronę. Sytuacja wymaga szybkich rozwiązań i jak to w gospodarce, w biznesie, czas to pieniądz. Im szybciej coś będzie wdrażane, tym spokojniej będzie można w naszych polskich firmach przygotowywać się, podejmować działania, które poprawią naszą sytuację i zmniejszą problemy, jakie są przed nami, nie nawet nie dzisiaj, ale za kilka dni, kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. To, czego się boję, to może również kwestia procedur, bo jak pamiętam, parę dni temu była głośna dyskusja w mediach i w internecie na temat formularza, jaki firmy mają polskie składać, jeśli chodzi o te kwestie ograniczeń składek na ZUS, więc jeżeli tam ma być aż tak wielka biurokracja, no to żeby nie było tak, że nasi polscy przedsiębiorcy będą spędzać długie czasy na wypełnianiu olbrzymich ilości tabelek, wniosków, dokumentów. No, jeżeli to jest na papierze, to ja bym powiedział tak, my jako Arki możemy się z tego ucieszyć, ale ja patrzę bardziej odpowiedzialnie, w związku z tym szukam rozwiązań, które są szybsze. Zdecydowanie czas to pieniądz dla gospodarki. Lepiej niech one będą nawet ułomne dzisiaj wdrażane, a poprawiane w kolejnych dniach, niż spędzimy znowu tygodnie na dyskusjach, co jest najlepsze. Liczy pan na to, że polski rząd, podobnie jak rząd Szwecji, będzie aż 90% pensji finansował? Za długo żyję na tym świecie, żeby być aż tak naiwny. Natomiast nie każdy rząd, nie każdy ma takie silne możliwości finansowe. No, przypomnę o tych olbrzymich pieniądzach, jakie administracja Trumpa uruchomiła. Natomiast sądzę, że dobrze by było, gdybyśmy sięgnęli do pewnych podstaw. Ja tylko przypomnę, że słowo minister pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego pomocnika, więc liczę na to, że w trakcie tych prac parlamentarnych będzie bardziej wysłuchany głos gospodarki, głos polskich przedsiębiorców, menadżerów i te rozwiązania będą na bieżąco korygowane. A skąd ta nadzieja? Chyba dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na to, żeby władze aż tak ochoczo patrzyły i słuchały tego, co mówią przedsiębiorcy. Tak, ale sytuacja wymaga chyba twardych rozwiązań i czekanie na jakieś tygodniowe spotkania, konsultacje, to nie jest ten moment, to nie jest ten czas. Lepiej dzisiaj wdrażać nawet ułomne rozwiązania na przyszły tydzień, chociażby dlatego, żeby właściciele firm, przedsiębiorcy wiedzieli, na czym mogą się oprzeć na najbliższe dni. To, co jest najważniejsze, to jest dla mnie kwestia według polskich przedsiębiorstwa, to jest kwestia płynności. My mówimy o różnych innych rozwiązaniach prawnych, ale pieniądz w przedsiębiorstwie małym, dużym, średnim, wielkim jest rzeczą kluczową. Jeżeli utracimy płynność w gospodarce, to ten cały łańcuch tworzących małe firmy wspierające duże firmy zostanie przerwany. Także wszelkie rozwiązania, które będą poprawiały płynność polskich przedsiębiorstw, są co najmniej żądane na teraz. Nie na przyszły tydzień, ale na teraz, na ten tydzień już. Państwa firma to jest duże przedsiębiorstwo międzynarodowe. Tymczasem ta pomoc oferowana przez rząd raczej jest adresowana do znacznie mniejszych podmiotów. Czy państwo sobie lepiej poradzą z tą trudną, kryzysową sytuacją niż te małe firmy? Każda firma ma swoją specyfikę. Specyfiką polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest to, że są to najczęściej firmy rodzinne. Firmy, które powstały kilka, maksymalnie kilkanaście lat temu. One nie miały czasu wygenerować nadwyżek finansowych przez kilka pokoleń, nie mogły stworzyć pewnej poduszki bezpieczeństwa, takiego buforu finansowego, żeby przetrwać kilkanaście tygodni. Duża firma spokojnie przetrwa kilka tygodni, nawet kilkanaście tygodni. Natomiast mała firma potrzebuje, ona ma tak małe zasoby finansowe, a ona musi płacić na bieżąco wszelkie opłaty, wynagrodzenia, że potrzebuje pieniędzy na przyszły tydzień, a nie teraz. Natomiast rzeczywiście również rozwiązania dla dużych firm są potrzebne. Dam taki konkretny przykład. Niedawno była znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. I słusznie, bo miała ona za zadanie ograniczyć zatory płatnicze przedsiębiorstw, poprawić płynność polskich małych i średnich firm. Z zaskoczeniem przeczytałem uzasadnienie, które liczyło aż 46 stron. Natomiast zapomniano o jednej rzeczy, że polskie duże firmy, które są zobligowane do płacenia wszystkim na czas i jak najszybciej, również mają kontrahentów zagranicznych. I mamy taką sytuację, że polska duża firma, która kupuje surowce za granicą, kupuje maszyny, urządzenia, ona tak samo musi szybko płacić dostawcom zagranicznym, nawet dużym koncernom, jak typu BASF, ICL, GE i tak dalej. Natomiast
brakuje instrumentu, który by wymuszał na naszych zagranicznych kontrahentach płacenie na czas. Mamy taką sytuację, że my mamy płacić firmom zagranicznym, nawet tym wielkim koncernom po 60 dniach, a nam płacą po 90, 120, a nawet 150 dniach. I mamy taką sytuację na dzisiaj, kiedy mamy kryzys, że polskie duże przedsiębiorstwo, żeby nie wpaść w kary wynikające z tej ustawy, a te kary, przypomnę, mogą sięgnąć nawet do 5% przychodów rocznych i te kary wymierza UOKiK, muszą się zadłużać, muszą płacić. Czyli mamy taką sytuację, że polskie duże przedsiębiorstwo tak naprawdę kredytuje duże firmy na Zachodzie. No, czy to jest rozwiązanie właściwe? Moim zdaniem nie. Jeżeli udałoby się na przykład w taki prosty sposób w tej ustawie wyłączyć spod systemu obciążania i rozliczania tych zaległości płatniczych kontrahentów innych niż firmy polskie, to byłoby na przykład to dla dużych firm dużym odciążeniem, a dla budżetu nie powoduje to żadnych kosztów, ani jednej złotówki. Czy jest coś takiego, co w tej ustawie dotyczącej tarczy antykryzysowej również zostało tak zupełnie zapomniane? Nie zdążyłem wszystkiego dokładnie przejrzeć. Natomiast wydaje mi się, że powtórzę to, co wspomniałem. Płynność polskiej gospodarki, płynność polskich przedsiębiorstw jest kluczowa. Inne rzeczy mogą poczekać. Natomiast firma, która nie będzie miała pieniędzy na zapłacenie swoim ludziom za 2 tygodnie albo na koniec, za chwileczkę będą święta. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy my jako polscy przedsiębiorcy, mali, duży, średni, nie zapłacili naszym pracownikom, bo oni muszą mieć pieniądze na to, żeby przeżyć, żeby sobie kupić coś na święta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Michałem Jarczyńskim, prezesem Arctic Paper. Puls biznesu. Do słuchania. Mamy za sobą przegląd najróżniejszych przemysłów od motoryzacji poprzez papiernictwo i meblarstwo na branży spożywczej kończąc. Przedstawiciele każdej z nich mają pewne zastrzeżenia, większe albo mniejsze, do rządowych propozycji. Nie tylko oni. W podobnym duchu wypowiada się także profesor Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli człowiek, który o daninach i opłatach państwowych wie wszystko. Wydaje mi się, że Rada Ministrów nie zauważyła, że jesteśmy na wojnie ratującej gospodarkę. Projekt, który został przedstawiony, jest na jakieś czasy zawieruchy, a nie na czasy wojenne, z którymi mamy do czynienia właśnie w tej chwili. To, co zostało zaprezentowane przynajmniej w tym pierwotnym projekcie, bo oczywiście cały czas trwają jeszcze prace, zmiany, uzupełnienia, także na wniosek wielu organizacji, między innymi doradców podatkowych, to jeszcze się okaże, jaki będzie ostatecznie projekt. Ale to, co było zaprezentowane w pierwszym projekcie, to jest absolutnie poniżej jakiegokolwiek minimum, które dałoby się zaakceptować. Czyli daje pan jedynkę temu projektowi. No jedynkę, coś pomiędzy jedynką a dwójką można powiedzieć. Na pewno nie jest to ocena, która by pozwalała na zaliczenie tego zadania, które stanęło przed rządzącymi. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele postulatów przedsiębiorców jest kosztownych, ale mamy także bardzo dużo postulatów dotyczących obowiązków technicznych, rozliczeniowych, kontroli podatkowych, które bezpośrednio nie wpływają na sytuację budżetu państwa. Oczywiście dopiero realizacja wszystkich tych postulatów da pewien efekt odciążenia gospodarki, także w zakresie biurokratyzacji. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że same ulgi, zwolnienia, odroczenia podatkowe, czy też w zakresie ubezpieczeń społecznych, ogromne znaczenie dla małych, średnich przedsiębiorców, ale również dla dużych firm, ponieważ bardzo duże podmioty mają takie same, a wręcz czasami jeszcze większe problemy. Dlatego też wydaje się, że znaczna część przepisów, które zostały zaproponowane w tej nowelizacji, powstała zaprojektowana przez urzędników ku wygodzie urzędników, natomiast nie uwzględnia sytuacji aktualnej. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o potrzebę pewnej automatyzacji procesów, a nie rozpatrywania kolejnych wielomiesięcznych wniosków, jak chociażby odroczenie obowiązku zapłaty różnych danin publicznoprawnych, czy też wniosków o odroczenie różnego rodzaju obowiązków technicznych. No, wydaje się także, że rządzący nie zauważyli, że te terminy już biegną. Proszę zwrócić uwagę, że 31
1 marca upływa nam termin złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych. Tymczasem wiele podmiotów, zarówno poprzez własne służby księgowe, jak i również zewnętrzne biura doradcze, nie jest w stanie wykonać tego obowiązku, po prostu ze względu na brak osób, które by były w stanie tą pracę wykonać, no bo już część osób jest na kwarantannie, na pracy zdalnej, część na zwolnieniach, a nie wszystkie czynności da się wykonać właśnie w sposób zdalny. Dlatego też tutaj istotne jest spojrzenie na całość tych procesów i obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcach. Gdyby pan miał jedną, najważniejszą poprawkę wnieść do tego, co proponuje rząd, to co by to było? Nie wiem, jak będzie rozstrzygnięta kwestia, która wczoraj się jeszcze pojawiała w informacjach prasowych, czyli kwestia zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS-owskich przez małe i średnie przedsiębiorstwa, bo wczoraj uzyskaliśmy informację, że firmy zatrudniające do 9 osób będą zwolnione przez 3 miesiące z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na obroty tej firmy. Wydaje się, że to kryterium zostało przyjęte dość dowolnie, ponieważ jeżeli firma zatrudnia 10 osób, nie skorzysta z żadnej ulgi. To jest też sytuacja niekorzystna dla kształtowania rynku pracy, bo wskazuje, że te podmioty, które legalnie zatrudniają na umowę o pracę, dostaną mniejsze wsparcie niż podmioty, które korzystają z umów tak zwanych śmieciowych, chociażby umów zlecenia. Bowiem jeżeli inna firma zatrudnia na umowę o pracę 8 osób, a 50 na umowy zlecenia, to w takiej sytuacji skorzysta z tego zwolnienia proponowanego w tym rozwiązaniu. Inna, która wszystkie osoby zatrudnia klasycznie, prawidłowo, tak jak powinno być na umowę o pracę, już z tego zwolnienia nie skorzysta. Pojawia się zresztą tutaj bardzo dużo różnych wątpliwości co do przekazów, bo my kolejnych projektów nie dostajemy do konsultacji, więc nawet nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Ale w przekazach tych medialnych wiele wątpliwości budzą te rozwiązania. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o podatki od pracowników oraz składki ZUS-owskie od pracowników, powinno nastąpić zwolnienie wszystkich firm, które wypełniają kryterium przynajmniej małych i średnich przedsiębiorstw, do 9 osób zatrudnionych. Natomiast jeżeli dana firma zatrudnia 10 osób, płaciłaby składkę tylko za 10 i następną osobę. To byłby rzeczywisty bodziec do tego, ażeby tych osób w tym okresie nie zwalniać. Dodatkowo oczywiście mamy inne instrumenty wspierające utrzymanie rynku pracy, przede wszystkim dopłaty do wynagrodzeń tam, gdzie firmy będą przechodziły przez okres postojowego, czyli będą wstrzymywały produkcję czy też świadczenie usług. To rozwiązanie oczywiście powinno dotyczyć także tych, którzy nie zatrudniają pracowników. No i wczorajsza informacja, iż takie osoby będą zwolnione z płacenia również własnych składek na ubezpieczenie społeczne, byłaby interesująca, nawet gdyby miało to dotyczyć osób o określonym limicie przychodów. Tam się pojawiła informacja, że 15 tysięcy złotych byłby ten limit przychodów uprawniający do zwolnienia. Dlatego wydaje się, że te 3-miesięczne ulgi w podatkach i ZUS-ach dotyczących utrzymania miejsc pracy to jest w ogóle absolutne minimum. To jest początek tego, o czym powinniśmy rozmawiać. Oczywiście także inne rozwiązania w ślad za tym idące, jak na przykład szybsze zwroty VAT-u, różnego rodzaju ulgi indywidualne, zwolnienia indywidualne dotyczące na przykład dużych przedsiębiorców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji, powinny być jednocześnie wdrażane. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste dla rządzących, dlatego że kasa państwa wydaje się świecić pustkami. Ten budżet, który był zaplanowany na rok 2020, i tak był hura optymistyczny, a to dlatego, że zaplanowano zawyżone dochody z podatków, przede wszystkim z podatku od towarów i usług, mniej więcej w granicach 10-12 miliardów złotych. Te szacunki były za wysokie, o czym wskazywały już wyniki z poprzednich miesięcy, czyli nierealizowanie się tego scenariusza, tego planu dochodów. Tąpnięcie w zakresie dochodów budżetu państwa będzie o wiele większe niż ten brak doszacowania. Moim zdaniem należy powiedzieć, że co najmniej za jeden kwartał, czyli 3 miesiące
przerwy w funkcjonowaniu normalnie gospodarki, będziemy mieć do czynienia z znaczącym spadkiem wpływów do budżetu, przede wszystkim z tytułu podatku od towarów i usług, częściowo podatku akcyzowego. Związane to jest po prostu z tym, co w tej chwili się dzieje, czyli właściwie zamarciem wielu branż gospodarki, takich jak turystyka, hotele, ale również produkcja, czyli spadkiem ogólnie konsumpcji. Podatek od towarów i usług jest podatkiem konsumpcyjnym, więc jeżeli spada konsumpcja, a ona spada w tej chwili gwałtownie, można powiedzieć nawet na łeb, na szyję, to te dochody będą równie gwałtownie spadały. Cały czas rozmawiamy o małym i średnim biznesie, natomiast duży biznes argumentuje tak, jeżeli my upadniemy, to wraz z każdą dużą firmą upadną dziesiątki, jak nie setki małych firm. Czy nie warto by było też pomyśleć o tym, jak ten duży biznes chronić? Tak, to my, oczywiście to właśnie sygnalizowałem, że pewien automatyzm musi być wprowadzony do mikro, małych, ewentualnie średnich przedsiębiorców. Natomiast dla średnich, a przede wszystkim dla dużych przedsiębiorców, powinny być wprowadzone już mechanizmy pozwalające na indywidualną ocenę ich sytuacji. Dlatego, że w tym projekcie, który był pierwotnym projektem jeszcze z niedzieli czy z soboty poprzedniego tygodnia, szczególne rozwiązania znalazły się tylko w stosunku do niektórych wybranych branż i oczywiście to bardzo dobrze, jak na przykład dla branży turystycznej, czyli wprowadzono obowiązek zwrotu świadczeń klienta dopiero po 180 dniach od odstąpienia od umowy przez tego klienta, no to oczywiście daje jakąś szansę dla biur podróży czy hoteli przetrwania przez ten trudny okres i nadrobienia tego wyniku, także można było ewentualnie zwrócić albo w innym terminie świadczyć te usługi dla klientów. Ale mamy mnóstwo firm, które nie jest objęte bezpośrednio tymi branżami. To są również bardzo duże przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak i usługowe. Chociażby na przykład firmy transportowe, spedycyjne, także świadczenie usług przewozu autobusowego, no wiele, wiele innych, których można sobie wyobrazić. Warto zresztą zwrócić uwagę na to, że już w tej chwili możemy zaobserwować znaczący spadek zamówień przez firmy, właśnie też u małych i średnich przedsiębiorców, no w ramach takiego oszczędzania, bo to jest taka psychologia strachu. Idzie kryzys, idzie spowolnienie, w związku z tym tniemy koszty. Na przykład zamawiamy mniej półproduktów, mniej usług dla samej firmy, dla jej pracowników, tniemy wyjazdy, konferencje, jakieś dodatkowe świadczenia, które do tej pory mieliśmy na rzecz pracowników. Tutaj warto zwrócić uwagę na przykład także na takie branże, które dzisiaj już stoją, a w tym pakiecie pomocowym w ogóle nie są objęte, jak na przykład różnego rodzaju kluby sportowe, także sieci klubów sportowych jako duże przedsiębiorstwa, które z dnia na dzień straciły całkowicie wszystkie swoje przychody, a oni także mają zatrudnione osoby, czasami nawet i tysiące. Krótko mówiąc, te tarcze antykryzysową trzeba radykalnie przebudować. Tak, trzeba radykalnie przebudować. Ja zdaję sobie sprawę, że było mało czasu, ale warto zwrócić uwagę, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych potrafiła w 12 godzin przygotować pakiet kilkuset zmian koniecznych do tego, ażeby inaczej kształtowała się sytuacja przedsiębiorców, czyli nie tylko pakiet zmian finansowych, które skutkują dla przedsiębiorców pozytywnie, ale również dotyczących obowiązków instrumentalnych, jak na przykład terminy składania deklaracji podatkowych, różnych zeznań, informacji. Bo to jest o tyle istotne, że jeżeli podatnik dzisiaj na przykład nie złożył jednolitego pliku kontrolnego albo nie zapłacił podatku VAT, który był należny, to w takiej sytuacji normalnie ponosi odpowiedzialność, łącznie z odpowiedzialnością karną skarbową. Wydaje mi się, że ten projekt ustawy powinien powstać 3 tygodnie temu i dopiero być normalnie dyskutowany, procedowany, tak żeby w momencie zarządzenia kwarantanny już zaczął obowiązywać. Jesteśmy znacząco spóźnieni co do tego zabezpieczenia polskich przedsiębiorców, no ale teraz już nie ma co narzekać, tylko trzeba nad tym szybko pracować. Jednym z takich rozwiązań jest umocowanie w ustawie dla poszczególnych ministerstw do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które by zastąpiły szczególne rozwiązania, a umożliwiłyby właśnie odroczenie wielu obowiązków, które są konieczne do wykonania. Na przykład
co jest ciekawe, zadbano o przedłużenie kadencji związków łowieckich, natomiast nie pomyślano w ogóle o terminach zgromadzeń wspólników, więc to jest też istotne, że zajmujemy się drobnymi sprawami, mniej istotnymi dla gospodarki, natomiast nie zajmujemy się tym, co jest najważniejsze, aby tą gospodarkę utrzymać w ruchu, a później szybko odbudować. I to dosyć symptomatyczne, że właśnie te koła i związki otrzymały pomoc, a inne organizacje nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, rozmawialiśmy z panem profesorem Adamem Mariańskim, który jest przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania. Nasi rozmówcy zgodnie przyznają, że działania rządu są spóźnione. Jakie będą tego skutki? Ano takie, że przepisy, które właśnie teraz przyjmuje parlament, wkrótce trzeba będzie nowelizować. Być może nawet zaraz po ich uchwaleniu. Nie jest to konkluzja budująca, ale na razie niestety innej dla państwa nie mamy. Pozostaje nadzieja, że za tydzień, gdy spotka się z państwem Małgorzata Grzegorczyk, podsumowanie będzie bardziej w dur niż w mol. Archiwalne odcinki Pulsu Biznesu do słuchania na stronach pb.pl/dosłuchania oraz oczywiście w aplikacjach podcastowych. Tyle na dziś. Bartek Majer, żegnam się z państwem. Do usłyszenia. Puls Biznesu do słuchania.